Witam. Z wnętrza Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Co my tutaj robimy, moi Państwo? Moi Państwo, jak widzicie, są święta wielkanocne. Jaki jest cel naszej wycieczki? Cel naszej wycieczki jest następujący. Mianowicie dowiedzieć się czegoś o świętach wielkanocnych. Zapewne nas będą jaja po prostu na dzisiejszą odcinek. Pozajmiemy się. Wielokrotnie byłem tutaj we wnętrzach tego muzeum. To muzeum jest dla mnie ważne, bo po prostu jestem zainteresowany etnografią. Interesuje mnie tam zwyczaj kultura Polski, nie tylko. Więc po prostu jest to miejsce właśnie ciekawe. Tutaj w tym miejscu zaczyna się wystawa m.in. właśnie już opowiadająca o zwyczajach świątecznych, tylko akurat bożonarodzeniowych, tam za chwilę już jest Wielkanoc. No i słuchajcie, dotarliśmy, jak widzicie, tutaj wszędzie ten każdy rower za mną, to są pisanki, za chwilę się przyjrzymy im bliżej, a ja przy okazji swoją wam historię pisanki. Starsze zachowane pisanki pochodzą z X wieku, jednak już były dawniej znane w Egipcie, Rzymie starożytnym czy Mezopotamii. Tam też ozdobne jajko, jak wiadomo, jajko był symbol życia. Wykorzystywano różne techniki, maczanie w łupkach cebuli, wosku, rzeźbienie ich itd. aż po te kwikwinty jak jaja w papierze. Pierwsze zachowane w Polsce pisanki pochodzą z wykopalisk archeologicznych koło Opola. To muzeum posiada jedną z największych w Polsce kolekcji pisanek. Nie wiem, czy wiecie, niektóre z tych pisanek są pełne w środku, czyli cały czas jest tam wielko, tylko jest zaschnięte. Czy wiecie, jaki byłby zapach, jakby one się rozbiły? Podpowiem, straszne. Dziękuję bardzo serdecznie za ten jajeczny odcinek. Wszystkiego najlepszego życzę wam na święta i widzimy się w kolejnym.